Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Przez ponad 20 lat była dyskusja na temat wybudowania portu lotniczego. Teraz dochodzimy do takiego momentu, że rząd Prawa i Sprawiedliwości to inwestycje jako centralny port komunikacyjny chce wykonać. I dzisiaj w dyskusji widzimy, jakie mamy dwie Polski. Polskę za czasów Tuska i Kopaczowej, która wysprzedawała majątek narodowy. Za czasów waszych zwijaliście układy komunikacyjne, przewozów kolejowych, autobusowych. Za waszych czasów staraliście się, żeby banki nie były polskie, żeby jak najwięcej kapitału zagranicznego było w firmach polskich, tak żeby faktycznie gospodarka polska nie istniała. Kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzi poważne inwestycje, w tym budowę centralnego portu komunikacyjnego, krzyczycie, żeby wróciło do tych momentów, do waszych czasów, kiedy Polska była likwidowana. Panie ministrze, mam do pana pytanie, bo są konsultacje. Inwestycja przybiera już charakter prawie wykonawczy. Panie ministrze, jakie etapy proceduralno-formalne czekają nas w toku realizacji inwestycji i oby ona jak najszybciej powstała?